Poprawia, wyniki kolejnych badań są pozytywne. Taką wiadomość przekazał menedżer kierowcy Daniele Morelli. W opublikowanym rankingu Super Expressu złotej setce najlepiej zarabiających polskich sportowców Kubica obronił pierwsze miejsce. Kubica to rekordzista. Zarabiając 25 milionów złotych, o milion wyprzedził najlepszego od 10 lat Dariusza Michalczewskiego. Ranking jest wyjątkowy także z innego względu. Po raz drugi w historii na podium nie było piłkarza. Poprzednio zdarzyło się to w pierwszej edycji. Pierwszą trójkę uzupełniają sportowcy pracujący za oceanem. Marcin Gortat zarobił prawie 18 milionów złotych. Sebastian Janikowski 5 milionów mniej. Za nimi piłkarze, których w setce jest 57. Dziesiątkę zamyka żużlowy mistrz świata Tomasz Golob. Jeszcze dalej są nasi królowie zimy, Adam Małysz i Justyna Kowalczyk z zarobkami przekraczającymi 4 miliony na 12 i 13 miejscu. Debiutanci to pokerzyści. 35. Artur Wasek wzbogacił się o ponad 2 miliony. Ci, którzy zajmują się pokerem, doskonale wiedzą, że w pokerze są olbrzymie pieniądze na świecie. A to, że pojawiają się tam już polscy zawodnicy, to świadczy tylko o tym, że poziom tego pokera w Polsce rośnie. Wypaść ze złotej setki można równie szybko, jak do niej trafić. Wie coś o tym Marcin Mięciel. Rok temu 36, dziś nieobecny. Tyczkarki.